Witam, ja jestem The Mag Martin, a to zagrajmy w Wiedźmin. Wiedźmin, to jest moja ulubiona grań. Wiem, że nie spodziewaliście się tej serii. Ja też się jej nie spodziewałem. Po prostu nagle jakaś przeszła mnie taka ochota. Kurczę, mam ochotę zagrać kolejny raz Wiedźmina. Ale jakoś to będzie nudne, sam nie wiem. Może to jakoś odmienię. No i postanowiłem nagrać filmiki na YouTube właśnie z Wiedźmina. Udzielę wam trochę rad, bo tą grę przecież to jest moja ulubiona gra, jak już wspominałem. I mogę wam doradzić. I przeszłem tę grę mnóstwo razy, naprawdę mnóstwo. Bez przesady ponad 30 razy, naprawdę jestem prawdziwym maniakiem tego Wiedźmina. Mam też Wiedźmina 2, miałem nawet edycję kolekcjonerską, nawet przed premierą. Dobra, to są opowieści dodatkowe, a to jest normalna opowieść fabularna w Wiedźminie. Więc oczywiście wybieram sobie tą. Gramy na poziomie trudnym. To znaczy ja gram, no udzielę wam parę rad. Ja na wysokim poziomie gram. No, po prostu radzę sobie już normalnie. Dawno już, no nawet dość dawno nie grałem w Wiedźmina. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie na tym trudnym. Czyli w wysokim poziomie. Obecnie do gustu. Nie. Jakby. Nie. Nie lubię tego. Nie lubię grać na myszy samej. Nie wiem, po prostu lubię klawiaturę, grać na klawiaturze i myszy. Jakiś taki lepszy efekt jest moim zdaniem. A to takie normalne jakby RPG, takie wiecie. A to jest takie wyjątkowa kamera właśnie Wiedźmina, takich gier, które uwielbiam widok zza pleców, naprawdę. Więc dobra, wybieramy sobie to. Ja pominę te wczytywanie, a wy sobie posłuchacie potem krótkiego wstępu. Zobaczcie ten piękny widok. Grafika już nie ta, ale pewne momenty naprawdę cieszą.
Ja potem opowiem jeszcze o Wiedźminie parę zdań, parę słów. Co i jak, jak będzie wyglądać, te zagrajmy. No ale na razie oglądajmy. I tutaj się już zaczyna. No i tutaj zaczynamy już. Okej. Dobra, na razie sobie to zapiszę. Nie chciałbym utracić mojego postępu. Jak widzicie, jest tutaj mnóstwo zapisów. Idziemy, idziemy, idziemy. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że to będzie długi let's play, że ja tu będę robić zadania poboczne. Właściwie wszystko dokładnie wam opiszę. Te rozdziały,
będę robić, to będzie długi, powolny, nawet niekiedy monotonny let's play, bo tu będzie wszystko pokazane z Wiedźmina, będę robić większość zadań pobocznych nawet. Dobra, ale już nie przeszkadzam. Słuchajcie, słuchajcie. No okej. Jeśli jeszcze wam chciałem powiedzieć, że ja tu żadnych dialogów nie będę pomijać. Chociaż znam na pamięć już niektóre. Po prostu dla mnie jest ten dubbing świetny, ten polski. Więc ja z tego korzystam i nie gardzę tym. Bo świetna robota, naprawdę doskonały dubbing. Oczywiście, no, są błędy, ale słucham się tego z przyjemnością. Mam nadzieję, że już nie dmucham tak w ten mikrofon, ale to nie ode mnie zależy, tylko po prostu mam dupiaty mikrofon. Jak widzicie, ja gram. Cały czas, ja gram na trudnym, oczywiście wybrałem poziom trudnym, więc nie ma tutaj podświetlonego miecza. To jest kolejna trudność, ale najgorszy jest tutaj właśnie. Posłuchajcie, podstawą przetrwania są tutaj eliksiry. Właściwie w prawie każdej poważnej walce będą nam potrzebne eliksiry. Więc ja to wszystko będę robić rozważnie, tak abym grał sam. Dobra, tak, na chwilę uniki i teraz możemy walić. Papa, żegnaj. Poleciał sobie.
Znam to na pamięć. Piękne, piękne. Uwielbiam to. Moja najlepsza gra. A pomyśleć, że trudno mi było się przekonać do Wiedźmina, bo ja nigdy nie lubiłem polskich gier. Tą grę już mam od ile? Ilu? Ponad 2 lat. Tak, 2 lata w nią pierwszy raz zagrałem. I byłem po pierwszej, właściwie pierwszej. Pierwszych 5 minutach byłem zaskoczony naprawdę tą grą. Że dobra, jak na razie. Powiedziałem, ach! No, dobra gra, dobrze, że sobie z nią gram, bo jest świetna fabuła. Ale potem się okazało, że to jest taka gra świetna, że to jest gra z taką fabułą, zarąbistą, zajebistą, po prostu nie ma słów, że po prostu się to nadaje na grę wszechczasów. Grałem w mnóstwo gier i jeszcze w taką jak Wiedźmin 1 nie grałem nigdy. Wyciszyłem niektóre dźwięki z gry, bo może to naprawdę niekiedy przeszkadzać. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrało. Szybko na nich. Możesz, kurde. Ale się z nimi męczę. Okej.
Dobra, zapiszemy sobie. I resztę będę robić w kolejnym odcinku. Muszę sobie robić teraz już quick save'y. Dobra. Już dalsza część opowieści. Kolejny odcinek. Będzie. Chwila. Co ja miałem? Dobra. Więc kończę już ten odcinek. Czekajcie na następny. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja jestem The Mac Martin i was żegnam. Na razie.